Cześć, witajcie na naszym kulinarnym szlaku Kuchenna Rewolucja. Wracamy. Cały czas przemierzam Polskę i szukam miejsc z restauracjami po kuchennych rewolucjach. Jesteśmy w cyklu Kuchenna Rewolucja. Wracamy, więc chcę wam pokazać miejsca kuchennych rewolucji, gdzie się te kuchenne rewolucje odbywały i gdzie te kuchenne rewolucje były przeprowadzone. Zawitaliśmy dzisiaj do Chodzieży i za mną jest też tutaj restauracja kameralna. To jest taki kultowy budynek samej Chodzieży. Restauracja jest już nieistniejąca, ale to jedna z takich pierwszych i takich dość znanych restauracji po kuchennych rewolucjach. Cały ten budynek w ogóle to jest taki ciąg w centrum Chodzieży, który jest przeznaczony właśnie na takie różne jakieś lokale, bo mamy tutaj bank, mamy tutaj spółdzielnię mieszkaniową i tutaj właśnie mieściła się restauracja kameralna. My tą restaurację kameralną odwiedziliśmy, tutaj wam podaję datę naszych odwiedzin i udało nam się, to była jedna z takich pierwszych restauracji po kuchennych rewolucjach, którą ja zdążyłem odwiedzić. Jedzenie było dość fajne i powiem szczerze, ta restauracja długo działała. Z tego, co mi na chwilę obecną wiadomo, właścicielka zamknęła tą restaurację i wyprowadziła się z Chodzieży. Teraz zamieszkuje Pomorze. Tam otworzyła restaurację Pieprz i Sól. Takie mam przynajmniej informacje i tyle mi się udało na ten temat dowiedzieć. Więc jak widzicie, restauracji już nie ma, ale kultowe miejsce po kuchennych rewolucjach nadal zostało. Restauracja kameralna w Chodzieży ma się tutaj, jak widać, dobrze, działa kolejny pub, w tym momencie właśnie pub działa, ale już nie restauracja, więc cóż, jedziemy dalej w Polskę poszukiwać właśnie takich miejsc po kuchennych rewolucjach. Chociaż zaznaczam na mapie jakąś restaurację nieistniejącą, ale cóż, zapraszam oczywiście po tym filmiku na sesję z zdjęciami z naszego pobytu w Chodzieży i z naszych dań, które zdążyliśmy tutaj popróbować. Wszystkiego dobrego, zapraszam na kulinarny szlak razem ze mną, do subskrypcji kanału Maciej Podróżuje i Smakuje. Kuchenne rewolucje, wracamy, to taki cykl, gdzie wam pokazujemy, co się dzieje z miejscami po kuchennych rewolucjach właśnie. Restauracja kameralna, chociaż nieistniejąca, w tym miejscu mamy pub, a my jedziemy dalej w Polskę. Wszystkiego dobrego. I tego, że sam budynek, jak i nazwa są kultowe w Chodzieży, więc nowy właściciel zastosował taki wybieg, zakreślając w tym momencie z nazwy kameralna lna, wprowadził pub i w tym momencie nazywa się to pub kamera. Nazwa zachowana, niezniszczona i oryginalna pisownia nad wejściem do tego lokalu została zachowana, niezniszczona dla przyszłych pokoleń.